Natomiast tutaj ja co każdego września 20 razy jestem jedynym, a teraz od paru lat w ogóle jedynym, bo już wszyscy poumierali. 5 lat temu żyło jeszcze 32 uczestników września, ale ja we wrześniu miałem 39-18 lat, a najmłodszy żołnierz poborowy musiał mieć we wrześniu, bo nie było poboru wiosną i jesienią w 1939, czyli miał co najmniej 23-24 lata poza jakimiś tam ochotnikami. No ja, ponieważ byłem te ileś 5 lat młodszy, 18 lat miałem, no to tak przeżyłem. To tylko 32 lat było, odbierało te plakietki za 39 rok. Pierwszy i ostatni raz nakładałem bagnet na karabin i jestem uczestnikiem ataku na bagnety na Niemców pod Sompolnem. I nagle mam telefon z Bydgoszczy. Mówi, ja jestem historykiem, moja pani tak samo, nie, ale my jesteśmy z Sompolna, a pan pod Sompolnym walczył w tym ataku na bagnety. Okazuje się, takich książeczek 600 podpisywałem, no bo jest wzmianka o tym ataku na bagnety, ale Niemcy go nie przyjęli. Tylko nałożyłem na Berthiera ten szpikulec, no to dostałem w prezencie, ale od tego inny, ten krótszy, bo ten Berthier był bardzo długi, 50 parę centymetrów. No, nieważne. Do niewoli dostałem się pod Gombinem, to jest miejscowość o tym najwyższym w Polsce maszcie antenie, 300-metrowy. I o tym wspominam, bo nie mogłem nie wspomnieć, gdzie byłem w pierwszej miejscowości, bo Niemcy nas w lesie otoczyli i tego. I byłem w Gombinie 17, czyli w dniu napaści Rusków.